Bitwa o Polskę 2020, Jakub Kuza, witaj. Cześć. Jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, bo tutaj za nami w tle, tam trochę dalej most Poniatowskiego, który był wysadzany i przez Rosjan, i przez Niemców, a to akurat w kontekście tej książki jest dosyć ważne, co zresztą widzą Państwo na okładce. Na kogo byś zagłosował? No, przy tak diabelskiej alternatywy chyba zostałbym w domu. Czyli frekwencję, nie podwyższyłbyś frekwencji. Przeczytałem twoją książkę, bardzo często się uśmiechałem, ale czasami miałem taki moment zawahania pod tytułem: kurczę, czy jednak momentami trochę nie przesadzasz? Wyobrażam sobie osoby starsze, które mogą to czytać i powiedzą, no w sumie to wcale nie jest śmieszne, bo to jest tragiczne. Zdaję sobie sprawę, że to jest prowokacja, że często ten śmiech to będzie taki śmiech przez łzy i to będzie coś w gardle bardzo, bardzo ciężkiego. Natomiast no, sytuacja jest taka w Polsce, że żeby zrobić farsę, jeszcze większą farsę z tego, co już się dzieje, co mamy na żywo, to naprawdę trzeba sięgnąć do środków ostatecznych. Wyszła ci z tej książki według mnie bardzo fajna satyra na dzisiejszą polską rzeczywistość i no, nie oszczędzasz tu nikogo od prawa do lewa. No bo też wszyscy od prawa do lewa solidarnie zapracowali na tą sytuację, którą teraz mamy. To nie o to chodzi, żeby ważyć krzywdy, kto więcej, kto mniej. Wiadomo, że po stronie rządzących zawsze jest większa odpowiedzialność niż po stronie opozycji. Ale to do tą sytuację, którą mamy, no to pracuję na nią od bardzo, bardzo wielu lat. Rozumiem, że tutaj musiałeś bardzo się hamować, żeby... Znaczy i tak, jeżeli ktoś w miarę orientuje się w polskiej scenie politycznej, to w twoich postaciach odnajdzie sobie pierwowzory i będzie wiedział, kto jest kto. O, na przykład Donek ZUS, no to mniej więcej każdy sobie wyobrazi. Ale bardzo musiałeś się hamować, żeby za dużo nie napisać o tych postaciach, żeby nie, nie narazić się na jakieś procesy i tak dalej? Znaczy, ja oczywiście korzystałem z pewnego zbioru archetypów, poglądów politycznych, słynnych w Polsce powiedzonek, natomiast wszelkie podobieństwa są tutaj absolutnie przypadkowe, tego się będę uporczywie trzymał i na żadne takie wyznania mnie nie naciągniesz. Natomiast no, jeżeli różne będą interpretacje, różne osoby będą widzieć w tych postaciach odpowiedniki w realnym życiu, na to już nie mam wpływu. Co było najtrudniejsze przy pisaniu tej książki? Bo chyba rzeczywistość polityczna dawała ci codzienne nowe paliwo do pisania. Chyba najtrudniejsze były troszkę takie dylematy, czy aby nie za daleko, czy to wszystko już nie jest za grubo. Natomiast każdy kolejny dzień, każda kolejna porcja wiadomości czy faktów, obserwowanie tego wszystkiego, co się dzieje, pozbawiało mnie wszelkich wyrzutów sumienia, bo ja mogę się bawić, ja mogę napisać satyryczną książkę, ja mogę szydzić, natomiast to, co robią nasi politycy, oni robią na serio. Moją książkę przeczyta trochę osób, natomiast to, co oni robią, ma bezpośrednie przełożenie na życie milionów i ja nie widzę u nich jakiejś specjalnej odpowiedzialności za to. Ty jesteś znany z tego, że bardzo interesujesz się historią, więc tematy masz bardzo dobrze obcykane, zbriefowane i tak dalej. Skąd w ogóle przyszedł ci pomysł na to, żeby w Polsce XXI wieku osadzić i Józefa Stalina, i Adolfa Hitlera, którzy biją się o prezydenturę Polski w 2020 roku? Tragizm polskiej sytuacji często polegał na tym, że nie było żadnych dobrych wyjść. Wyobraźmy sobie, mamy ten rok 41, prawda, mamy dwóch śmiertelnych wrogów, jest rząd w Londynie, Hitler napada na Stalina, no i w tym momencie tak naprawdę jedyną zdroworozsądkową racją stanu jest to, żeby opowiedzieć się jednak w jakiś tam sposób po stronie Stalina, tak? Z dwojga zła wybrać to mniejsze, tak się wydawało w tamtej sytuacji. No i tak zrobił Sikorski, tak zrobił oczywiście Churchill, natomiast dobrego wyjścia nie było. I też, oczywiście zachowując odpowiednią skalę, mam wrażenie teraz w Polsce, że ten podział na dwa plemiona idzie już tak głęboko. To jest już taka wyrwa, takie podziały w społeczeństwie, że tak naprawdę nie ma możliwości oceniać merytorycznie to, co się dzieje, tak? Że ktoś robi coś źle, ktoś robi coś dobrze, to jest dobra ustawa, to jest zła ustawa, tylko po prostu wszystko już jest na zasadzie plemiennej, tak? To, co my, to wszystko dobrze, nasi ludzie są wspaniali, nasi ludzie nigdy nie błądzą, tamci, wiadomo, zdrajcy, złodzieje, psychopaci. Jak wyglądała praca nad tą książką? Znaczy, siedziałeś sobie i pisałeś i nagle
a wymyślę sobie Hitlerobusa na przykład, którym Adolf Hitler, kandydat na prezydenta Polski, objeżdża kraj. To znaczy, taki ogólny rdzeń to miałem już wymyślony wcześniej, natomiast cały czas się pojawiały nowe rzeczy. Tak jak mówiłem, wystarczy śledzić to, co się dzieje w Polsce i tematy do wykpienia pojawiają się same codziennie. Po napisaniu tej książki czujesz się pisarzem, czy to jednak jest taki element odskoczni od twojej codziennej pracy i chcesz zobaczyć też, jak to jest po tej drugiej stronie? Nie, absolutnie nie czuję się pisarzem. Pisarz to jest wielkie słowo. Pisarzem to jest Olga Tokarczuk czy Jakub Żulczyk. Natomiast ja chciałem się po prostu dobrze bawić i mam nadzieję, że czytelnicy też się będą dobrze bawić. A jeżeli oprócz tej zabawy jeszcze najdzie się jakaś refleksja, że to, co się dzieje w Polsce, to nie jest dobre i tak naprawdę ani jedna, ani druga strona nie ma stuprocentowej racji, no to wtedy już będę naprawdę szczęśliwy. Jak byś chciał, żeby ta książka była, żeby ta książka została odczytana przez czytelników? Czy właśnie jako taka ironia na to, co nas otacza, czy political fiction, czy jednak jako taka książka, która da nam do myślenia i pokaże, no rzeczywiście jesteśmy w głębokiej czarnej. Przede wszystkim jako ironia, a jeżeli oprócz tego urodzi się jakaś taka metarefleksja poważniejsza, no naprawdę będę wtedy bardzo zadowolony z tego, co mi się udało.